Witam Was tutaj, cześć, to Zanosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Campus. Zaczynamy kolejny odcinek. I co tu dużo mówić? Na ostatnim odcinku zajęliśmy się tutaj tą częścią kampusu. Tak to wyglądało właśnie. W tym miejscu postawiliśmy sobie nasz nowy wydział turystyka i hotelarstwo. Dodatkowo postawiliśmy sobie nasz pomnik tutaj dyplomów i sekcje. Jeszcze ponadto postawiliśmy sobie przy wejściu na drugiej stronie wyspy, właściwie na drugiej stronie w ogóle naszego całego kampusu tutaj, postawiliśmy sobie po pierwsze pomnik osiągnięć 1, a jeżeli to jeszcze Was mało, to mamy tutaj pocztę. I właśnie, a propos poczty, zaczniemy sobie od tego właśnie dzisiejszy odcinek, ponieważ tutaj w tym miejscu, gdzie mamy nasze centrum dowodzenia przemysłowego, zajmiemy się od postawienia naszego wspaniałego sortowni poczty dla całego miasta. Zaczynamy! Dobrze, no i co tu dużo mówić? Jakby się podobało takie zupełnie inne wejście, napiszcie w komentarzach oczywiście. Taki mam pomysł, by trochę to urozmaicić. No i tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, w sensie nie widziałem komentarzy na pewno pod ostatnim odcinkiem jeszcze, bo nagrałem... Możecie sobie zapamiętać, ja zawsze nagrałem po 2 odcinki, dlatego później się pojawiają 2 odcinki, później jest długo, długo nic. Więc z tym razem było i dokładnie tak samo. No i teraz tak, właśnie zaczynamy od czegoś prostego, czyli od postawienia naszego tutaj z budynków, które dla mnie akurat są jedynym w mieście. Więc no. Dobra, no to tu dużo mówić, no. No. Dobra, no to tak, tutaj mamy nasze wspaniałe drogi gruntowe. I tutaj nasze wspaniałe linie pomocnicze, które już nam nie pomagają zbytnio. Tamtego kawałka ziemi nie będziemy kupować. On jest tylko tak teraz wzięty, że niby jeszcze go kupimy czy coś, ale... A tak naprawdę nie łudźcie się, my nie będziemy do niego wchodzić. W ogóle mamy dzisiaj inne radio, słuchamy. Deep Focus. I sobie postanowiłem, że będziemy słuchać ogólnie tych radii, tego nowego radia właśnie w każdym kolejnym odcinku. Teraz, żeby po prostu posłuchać nowego kampusowego tego radia. Ja wiem, że ludzie zazwyczaj do niego już podają, bo nie jest jakiś odjazdowy, przyznaję się bez bicia. Nie, jakoś też do mnie nie przemawia strasznie. Ale sam też po prostu już skoro na niego wydałem trochę pieniędzy, to warto byłoby go chociaż trochę posłuchać. Więc właśnie tego radia bym go trochę tutaj słuchać więcej. Niż to było wcześniej, czyli nic. No bo wcześniej to w ogóle go przecież nie słuchaliśmy. Tak, bo wcześniej były ankiety, jakiego radia będziecie chcieli słuchać. I zazwyczaj po prostu wydaliście koncert zamiast tego radyjka. No a koncert akurat też jest dosyć ciekawe radio. Co się oczywiście, z czym się oczywiście zgodzę w 100%. No ale tak, tutaj całkiem nieźle to już wygląda. I nasze miejsce właśnie dla naszej sortowni będzie specjalnie przystosowane do tego miejscóweczka. Tak, bo to było trudno, wiecie. To jest sortowne, tak. No to musi być już na poważnie. Więc sobie zrobimy tutaj dojazd, bo tak, tutaj będzie kolejna część przemysłu, bo też musimy dzisiaj popytami trochę. Nad popytami trochę popracować, więc dlatego tutaj też tym się zajmiemy. To lepsze, bo takie zwykłe, bo tutaj to akurat dyfuzydom przemysł może już nie musi mieć aż takiej dużej ciszy. Bo niedługo tutaj pojawi się nowa komunikacja i ona będzie miała jeszcze późniejsza. No, tutaj trochę marudzili. Macie, to wy się tutaj cieszcie, a ci akurat jeszcze nie marudzą, więc niech będzie. Niech będzie tak jak było. Dobra, no i tak, stąd sobie poprowadzimy drogę. To tak, poczekaj. Tak, to jest ta radio Deep Focus. Jestem bardzo ciekawy, czy ona jest faktycznie takie... Bo wiadomo, Relaxation Station nic nie przebije, ale Deep Focus w teorii... W czystej teorii od nazwy powinien nas... No, dać nam jakieś nowe... coś nowego. Więc zobaczymy jak to pójdzie. Dobra. Tutaj się dociągniemy i czekaj, tu też pójdzie, no tak, tutaj pójdzie, to tutaj też pójdzie, dotąd. I stąd sobie puścimy, o, w tym kierunku i tutaj będzie właśnie coś, jakaś nowa odmiana, ponieważ tutaj będzie się to łączyć w ten sposób. Tak, bo tutaj to wiecie. I teraz dzięki temu, że tak to wszystko zrobiliśmy, możemy, co się, ja mogę, pytam niekoniecznie. Mogę tam siedzieć teraz sobie przed, nie wiem, komputerem. Tylko ja, że siedzi przed telefonem. Pojadam, bo ja też oglądam na telefonie.
Więc pewnie większość z was siedzi przed telefonem, mało przy komputerach, najmniej przy konsolach, ale też niektórzy mnie oglądają na konsoli, co jest dla mnie trochę dziwne. Ja bym się nie wytrzymał na konsoli, żeby jeszcze siebie oglądać na konsoli, nie, nie. To dla mnie było już trochę lekka przesada, ale wy chcecie, to wy oglądacie. Ja się nie czepiam oczywiście do waszego sposobu oglądania, to jest całkowicie do was rzecz. Dla mnie kompletnie akurat w tej kategorii nie interesuje, jak wy mnie tutaj oglądacie. Natomiast tutaj sobie właśnie zrobimy coś takiego, żeby tutaj było po prostu więcej pasów, zrobimy sobie, żeby tutaj właśnie po prostu od razu nie to postawić. Więc w tym miejscu, proszę bardzo, i teraz widzę, że trochę postawiliśmy to krzywo. Nie, tutaj możemy ustawić, bo tak będzie nam to lepiej pasować. I sądzę, że to jest już wystarczający początek. Przy okazji zrobiliśmy tam autostradę, aby jakby chcieli po prostu szybko gdzieś dojechać, to mają tutaj taką możliwość. No, nasz przemysł tutaj widzę, okej, okay, całkiem ładnie się tutaj w stosunku wywołuje. No i dajmy, żeby teraz tutaj się budowało w całości, ponieważ tak, tutaj zrobimy sobie dojazd oczywiście kolei jednoszynowej, ale i tak tutaj głównym transportem, który przewiduję, to będzie oczywiście kolej, zwykła kolej. Ponieważ ja bym jakoś, nie wiem jeszcze jak, ale jakoś musimy przeciągnąć sobie przez to miasto, prawdopodobnie gdzieś obok tego mostu, po tej stronie, bo tutaj idzie prąd, to jeszcze obok tego będziesz iść sobie właśnie nasze zasilanie, w sensie pociągi i dzięki ciągi towarowe w tejże części i w tejże części, więc dzisiaj takie utransportowienie naszej tego całego miasta, prawdopodobnie oczywiście nic ci z tego wyjdą, bo jak zawsze, jak zaczynam się zajmować jedną rzeczą, to jest stałą jednostką, ale na pewno kolej jednostką dzisiaj bym chciał wmontować i to jest pewne. No to tak, to mamy zrobione. My teraz, jeszcze zanim przejdziemy do takiej kolei jednoszynowej, to tu mamy nasz bambaj, który właśnie tutaj jedzie sobie dołem. I właśnie, zanim do tego bambaju przejdziemy, to sobie przejdźmy do tej dzielnicy właśnie tej biurowej. Ponieważ, jak może pamiętacie, tutaj jedzie przez środek bambaj nasz. I też bardzo mi się podoba oczywiście, jak on tutaj jeździ sobie, ale nie do końca. Ponieważ według mnie on może jeździć o wiele większej ilości miejsc. To znaczy, że może trochę się bardziej pokręcić po tej całej dzielnicy, więcej ludzi zebrać, niż tak jak teraz to robi. Więc zaraz szybko tutaj jeszcze poza właśnie naszym odcinkiem wybuduję tutaj tunel wyjazd, przebuduję tutaj tramwaje i widzimy się już za chwilę. 2 godziny później gadania o Sublime. Powiem wam, że nawet nie jest aż takie złe te radio, bo siedziałem teraz przy nim prawie z pół godziny co najmniej. Żeby tak, zrobić tylko te rzeczy, które tutaj wam mówiłem oczywiście, czyli zrobiliśmy wyjazd tutaj z tunelu, jak miało być zbyt. Poprzekładałem tutaj tą część oczywiście bambajową w środku tutaj naszego miasta, chodźmy tutaj. No ale to jest... Co jest? Coś tutaj włączę. Aha, w drodze, a ten tutaj się wykrzaczył. Dlatego teraz wszystko stoi. Wysiadanie. No dobra. Na jakim ty przystanku niby jesteś? Kim ty w ogóle jesteś? Aha, idą jacyś ludzie. Poczekajcie. Tak, oni idą tego bambaju i teraz ruszy i się zjedzie. No dobra, no to tak, tutaj to wszystko działa. Teraz tak, tutaj zrobiłem zupełnie coś nowego, a mianowicie tu nasz węzeł właśnie przyśrodkowy nie miał zupełnie połączenia z naszą centralną częścią miasta, więc dodałem tutaj węzeł pętlowy. Mamy tutaj taką ładną pętlę zrobioną, na którą nawet nie chcę mówić, ile siedziałem, ale długo, za długo. Zrobiłem przejście dla pieszych, bo tutaj normalnie nie ma. Wiem, że tutaj mogą przejść teorii, ale tutaj według mnie to jest akurat lepsze takie przejście górne. I oni będą mogli sobie teraz tutaj dość spokojnie dojść. Ten bambaj jeździ w kółku dookoła tej naszej całej dzielnicy, czyli jedzie tędy. Tutaj nową częścią przez tą część mieszkalną, przy której właśnie dałem, żeby się mogli to zbudować. I tutaj zawraca. No, a tutaj dałem też, żeby mogł się handel zacząć budować. A właśnie, i widzimy, że się zaczął budować i już zrzędzi, że wody nie ma. Tak samo by zaczęli mnie tutaj ci zrzędzić, że też nie mogą się budować. Dobra, dalej. W tej części tutaj zbytnio nie ma w ogóle, bym powiedział, no, żadnej biblioteki. Więc my tutaj sobie postawimy ją tutaj przy tej drodze głównej. I tą drogę główną też sobie trzeba przeciągnąć trochę dalej. Bo ona tutaj się już kończy, a ona tutaj się nie powinna kończyć, a jechać dalej, wręcz przeciwnie. No to tak. Tutaj właśnie, tu jest taki mały kawałek. Później stąd możemy sobie już pociągnąć wzdłuż linii pomocniczych, których jest tutaj zbyt dużo.
Dobra. A skoro jest ich aż tak dużo, to nam linii pomocnej dziennicze nie pomogą. Znaczy dopasować na mniej więcej w ten sposób. I dodać tutaj, żeby mogli się tutaj po prostu budować. Więc dodajemy tutaj, żeby się mogli po prostu budować. Tutaj nie ma świateł, nie ma świateł. Dobra, no to świetnie. I jedyne co tu jeszcze faktycznie trzeba zrobić. Ej, czekajcie. A, już myślałem, że tutaj pomiędzy tymi budynkami to jest po prostu od zasilania, od bambajów. Myślałem, że tutaj tak dużo ludzi jest. W sensie, że jakieś nowe budynki dodali faktycznie tutaj się komunikują pomiędzy sobą, ale niestety. Ale niestety to nie to. Dobra, no to tak, tutaj sobie dodałem jeszcze jedną edukację. Biura tutaj też dodałem, że mogły się tutaj dalej budować. Nie wiem, czy skorzystają. Mam nadzieję, że tak, oczywiście. Oczywiście jestem z tych, co wierzą. A efekty widać jak zawsze. Dopiero pod koniec. No. Więc tutaj sobie zglądając aż gdzieś dotąd. Natomiast tutaj to stąd, no to... No to no powiedzmy, że... Czy... Powiedzmy, że jakoś gdzieś tak, mniej więcej. Tak, tu jest dużo tych przystanków. Owszem, przyznaję. Ale sądzę, że nie powinno być aż tak źle też tutaj licznie. Tutaj w sumie, żeby to lepiej może wyglądało trochę, w sensie, żeby więcej ludzi tutaj można było pobudować. Możemy zastosować metodę na płot. Czyli żebyśmy sobie doszli na mniej więcej gdzieś dotąd. Dobra, zadziałała metoda na płot. Ona zawsze działa, tylko trzeba być umiejętnym z niej skorzystać. Jak to się nazywa? Po angielsku Vanilla City Skylines, czyli bez dodatków. Tak samo jak jest Minecraft Vanilla. Okej, dobra. Widzę problem. Dobra, no i tam dojście. I dzięki temu mamy tutaj o wiele więcej tych naszych biur. Które możemy tutaj sobie wybudować, więc tutaj tak, tutaj wszędzie się budują biura. Bo tutaj akurat się zmieści. I tutaj, tutaj mi to zaznacz. Tutaj nie, czemu się nie wzięło. I tutaj, natomiast tutaj dalej to już będą mieszkańcy nasi tutaj mieszkać w tejże części miasta. Tak, tu jest w ogóle duża ta droga Asta, ale na razie z niej mało ludzi korzysta, no bo wiecie. Tak to niestety czasami wygląda. Dobra, ale bez zbędnego przeciągania przechodzimy do tego, na co pewnie większość z was siedzi. Na naszą wspaniałą, niepowtarzalną kolej jednoszynową, która to dojechała sobie już dotąd, tak, bo ja tutaj sobie zrobiłem tam trochę taki wstępny, powiedzmy, dojazd. Nie będziemy wjeżdżać do naszego jakże wspaniałego kampusu ze względów prostych. A mianowicie to jest strasznie głośno, my chcemy, żeby nasi studenci mieli dobre wyniki. Właśnie, jaki jest poziom chaosu, czy tej hałasu w naszym kampusie? No to jest bardzo, bardzo ciche miasto. Tak, w ogóle zobaczcie, cisza to jest całkiem nieza w tym mieście. Tylko powiedzmy, no handel, ewentualnie jakiś tam przemysł, to tak, faktycznie może wtedy malecić. Ale ogólnie jest tutaj cisza i spokój. Więc nie będziemy tutaj wystawiać naszej kolei jednoszynowej, natomiast tutaj przy stadionie, proszę bardzo, bardzo chętnie mogłabym tutaj wstawić coś takiego połączenia stąd. Więc proszę bardzo, macie tutaj dojazd. Tak, tutaj ładnie nad tym przejazdem, nad tym mega skrzyżowaniem tutaj, jeśli sobie dojedziecie. W ogóle jakby ktoś się zastanawiał w naszym mieście, tak, w naszym mieście nie ma żadnego miejsca, gdzie są światła dla pieszych. Uuu, biliśmy, a właśnie chciałem sprawdzić nasz kampus. Proszę bardzo, biliśmy kolejny poziom. Reputacja... Czekaj, poziom reputacji... Rozpoznawalny. Ubiegły rok popularny. Okej, czyli spadliśmy z reputacją, bo nam studentów zabrakło do kolejnego poziomu. Atrakcyjność trochę wzrosła. Jeden projekt zrobiliśmy tego. Mobilne... Ciastka? Co? Okej. Usługa dostaw ciastek dla osób, które znajdują się w... kulinarnej potrzebie. Wyspecjalizowane drony pieką i dostarczają produkty dopasowane do potrzeb użytkowników. Okej, ciekawe. Bardzo fajne. Toga party. Efektem studenckiej zabawy była niska frekwencja na zajęciach, bla bla bla. Dobra. Spadło nam trochę naszych mieszkańców, w sensie kampusu. Dobra. I od razu w kampusie dajemy... tak, na kolejny poziom to my spokojnie teraz wlecimy, żebyśmy byli znowu rozpoznawani. Natomiast tutaj dajemy sobie oczywiście IT i inżynieria. Inżynieria. I podnieśmy też do 10, więc może będzie faktycznie jeszcze więcej ludzi. Zobaczmy w ogóle jak tam nasz kamp... A, no tak, to jest ten budynek, nam pokaże.
A ogólnie cały kampus? No tak, no to mamy głównie połączenia tutaj komunikacyjne, no bo wiadomo. Właśnie, z tego korzysta 40 osób, a z tego naszego punktu przesiadkowego 54, a z tego pewnie najwięcej. No tak, bo tu mamy przecież ten nasz dworzec, do którego powinno być dużo ludzi. Tym bardziej, że teraz będzie tutaj jeszcze jeździć kolej jednoszynowa, więc będzie tego jeszcze więcej. Dobrze, stąd jedzie sobie prosto już nasza kolej jednoszynowa. I tak, ona, w sensie nie jedzie prosto, bo robiła nam konkurencję dla naszego tutaj kampusu. Stąd zjeżdża sobie tutaj na bulwary. Tak, dokładnie na bulwary. I z bulwar będzie jechać prosto. Więc powiedzmy, że sobie na razie dojedziesz gdzieś dotąd. Teraz tak, jakbyśmy żeśmy my was tutaj podłączyli, to będzie tak. Byłyby lepsze. Ponieważ najprościej byłoby to zrobić gdzieś tutaj. Okej, i chyba to tak też zrobimy. No więc tutaj całkiem nieźle to przejeżdżam. Natomiast tutaj mamy budynek. No to nad budynkiem trzeba jechać koniecznie. A, tylko tak, tutaj sobie zwykle, żeby to pod dobrym kątem wykręcało. Okej, dobra, to jest dobra wysokość. Teraz sobie coś takiego i w teorii nad tym budynkiem jesteśmy w stanie przejechać. Ale nie może być też żaden słup się zrobić, a to będzie większy problem. No to w takim wypadku, jeżeli nie możemy zrobić to w ten sposób, to musimy to zrobić inaczej. Czytaj, nasza droga będzie przebudowana. Wiem, domyślam się, że tutaj dużo ludzi jeździło tą drogą, ale niestety musimy skorzystać z czegoś takiego. Niestety, niestety oczywiście. W tym miejscu będzie się to łączyć. Tu sobie damy taki właśnie kawałek też miejsca takiego normalnego. I tutaj nasi rowerzyści mogą jechać sobie dojeżdżać. Tutaj, o, akurat ładne przejście dla pieszych też się zbiło. No to tym bardziej. No, natomiast stąd nasza kolej jednoszynowa będzie jechać sobie. No powiedzmy, że gdzieś tutaj wykręci sobie, tu byłby fajnie, by ten budynek został. O, ostał się. Tutaj mamy zbyt skrajne zbocze, jeżeli byśmy aż tak chcieli tutaj przekombinować. I tu mamy problem. Ponieważ ty tu musisz koniecznie. A, to możemy zrobić. Chyba tutaj aż tak wysoko nie musisz być. A może jednak. No dobra, zjechał już trochę w dół, niż tak jak było to przed chwilą. To na pewno. I stąd tutaj wykręcić. Dama, całkiem nieźle tutaj to wykręciło, bym powiedział, że nawet bardzo nieźle. Tu sobie oczywiście dodajemy naszą ścieżkę rowerową. No i teraz tu naprawdę całkiem nieźle będzie jeździć. A, to jest nasza kolej jednoszynowa, bo się skończył taki dźwięk wydaje. Bo przecież to jeszcze nic nie jeździ, a to jest nasza kolej jednoszynowa. Dobra, linowa. I stąd oczywiście będzie przejazd. Chociaż w teorii tak, bo tutaj te wyspy są nieporównywalnie inaczej poustawiane. Więc stąd sobie zrobimy. Tak, zmienia się noc, więc no. Nie mam jak zbytnio ładnie tutaj na to mieć podgląd teraz, jak puścimy. O, ale tutaj aż przesadziłem. Musimy jakiś taki dobry sobie kąt tutaj znaleźć, żeby to wykręciło. Oczywiście też dobrą wysokość, tak. Żeby nie było. A, to będzie chyba całkiem niezłe, bym powiedział. I stąd właśnie chcę sobie zrobić po prostu taki prosty przejazd, który będzie przejeżdżał przez tą całą dzielnicę i później dojeżdżać tutaj. Tak. Dobra, to tu sobie zrobimy dojazd. Tak, tutaj nad tym bym chciał, żeby to było jak najniżej sobie jechało. Bo to akurat bardzo ładnie i tak będzie wyglądać, więc. Więc co do tego nie mam nic tutaj zbytnio do powiedzenia. Natomiast tutaj to tak. Byłoby dobrze dojechać do tego stadionu. Ponieważ to są jedne z większych właśnie zapotrzebowań w naszym mieście. Jeżeli chodzi o komunikację. Więc tak, pierwszą stację postawimy sobie tutaj na bulwarach, przy tych domkach, no niestety. No niestety, będzie głośno, ale no co do tego nie mamy akurat co poradzić już. Więc tutaj sobie dojedziecie. Może inaczej. Może jednak nie aż tak tutaj tragicznym tym zjazdem w dół, bo to mnie w ogóle nie cieszy.
podjedźmy sobie tutaj do góry już. O. Tu ten budynek ładnie tutaj nam próbuje wcisnąć, że tak powinniśmy jechać. No i powiedzmy, że nie jest aż tak źle. Stąd z kolei będziesz jechać sobie gdzieś tu. Ładnie bym chciał cię wykręcić i tu bym wstawił stację. Tak, tutaj, gdzie jest ta pusta przestrzeń. I żebyś stąd sobie wjechał w... Ta droga ewidentnie nie jest aż tak używana, jakbym się spodziewał. Chyba, że się mylę. Poczekaj. Jest duży ruch, ale pieszy. To w tą ulicę później sobie wjedzie nasz właśnie komunikacja. Więc tak, ten patrzuć można stąd sobie przestawić. Tak, ta muzyka Deep Focus, powiem wam szczerze, bo ja ją już słucham dzisiaj ją dużo słucham, powiem wam, że ona naprawdę relaksuje. Ona mnie dzisiaj bardzo wyciszyła i pobudziła emocje, do której bym nie chciał wracać. To jest akurat na minus, ale ogólnie nie jest aż taka zła. Bo większość ludzi ma radzić, że zbytnio nie ma jakiegoś specjalnego odjechanego radia, z czym się zgodzę. Nie ma odjechanego jakiegoś strasznie radia, ale... No bo wiadomo, Marsen Szmata nic nie przebije. Ale nie jest źle. Naprawdę, powiem szczerze wam, nie jest źle. Jeżeli chodzi o to radio, to naprawdę całkiem ładnie brzmi. Oczywiście wiadomo, jedna rzecz tutaj się pojawia przy tych nowych dodatkach, bo tak, nie wiem, kiedyś pojawi nowy dodatek. Dlaczego? Ponieważ jeszcze nie ma żadnego nowego dodatku. Bo wszystkie specy mamy już dostępne na PS4. No, a dalej to ja nie wiem, jak będzie. Powiem wam szczerze, nie mam bladego pojęcia, jaki pojawi się kolejny odcinek. No mam. Wiem tam z przecieków, jakieś tam kafe i tak dalej się mają pojawić. Ale jak mam być szczery, to dowiecie, to... Do mnie przeciek zbytnio nie mawia, bo... Wiadomo. Na ile to jest z prawdą powiązane, to wszyscy wiemy. Prawie na poziomie małym. No ale no, zawsze coś. W ogóle zwolnimy sobie trochę czas. Bo tak. Stąd jeżeli sobie byśmy to tak pojechali, dobra. Bo muszę jakoś wymyślić, jak postawić tutaj to tak, żeby mi to się podobało. Chyba tak będzie musiało być pod takim kątem aż. No, chyba. Tak, bo tutaj skrzyżowanie jest bardzo dziwnie zrobione przeze mnie. Dobra, to będzie chyba najlepsze. Tak, nie bójcie się, że tutaj ten budynek nie ma połączenia, on po prostu tutaj mamy taką... Stąd po prostu tutaj mamy taką drogę zakręconą. O, i on do niej się już podłączy. Tak, bo to tak działają te budynki, że można je postawić jak się chce, tylko trzeba wiedzieć, jak to robić. A ja akurat wiem, więc z tego skorzystam. Dobra, więc tutaj się to będzie ładnie korzystać. Teraz tutaj sobie zróbmy podłączenie. I to będzie ciekawa zabawa, ponieważ tutaj są zabudowania. Dobra, zrobimy sobie taki ostrzejszy zakręt. Czytaj. Tak. Tu sobie zrobimy podłączenie, ale spokojnie, to będzie specjalne podłączenie, tak? Czytaj. Tutaj dojedziesz sobie dotąd. Teraz to znowu do tego i mamy podłączenie z tą częścią. I stąd możemy jechać dalej. Tak, to jest takie specjalne połączenie, o którym mało ludzi wie, ale da się zrobić pewne triki w grze. Tak, oczywiście zbyt długo już gra. I one działają właśnie, bardzo ułatwiają przy niektórych rzeczach. Tutaj jest na przykład to przejście dla pieszych, sobie zrobimy właśnie w tym miejscu przejście dla pieszych. I tutaj wbrew pozorom, tak jak teraz zrobiłem, to będzie o, przejście. I tu będzie właśnie przejście dla pieszych i tu będziesz jechać przez to skrzyżowanie, co mi się bardzo podoba. Ja lubię takie podłączenia. Dobra, całkiem nieźle nam powiedziałbym, że jedzie ta linia. Teraz tak. W tej dzielnicy planuję postawić... Byłoby fajnie, gdybyśmy postawili dwa dworce w tej dzielnicy. Ale jest to trudne, ponieważ nasz dworzec, on jest niewymiarowy niestety. Jest niewymiarowy i go trudno wrzucić w coś tego typu i tak dalej. Więc no nie wiem. Właśnie, teraz się zastanawiałem. Czy my w tej dzielnicy? Bo jeżeli nie, to nie mamy. Okej. I widzę, że nasze miasto, jak było małe, tak jest cały czas małe. Mamy jedną zajezdnię na całe miasto. To nie może się udać dobrze. No, musimy po prostu teraz to muszę gdzieś postawić, gdzieś tutaj. Zajezdnię, bo inaczej nasze miasto
Będzie po prostu, dlatego już wiem, że tutaj są duże korki, bo jak Bambaj kończy zmianę, to on musi jechać dosyć długą podróż. Błędno pewnie, ale... Ale tak czy siak, dosyć długą podróż przez, raz przez ten most, a dwa, żeby dojechać, no właśnie. Aż na tą część. Co jest mało ciekawym pomysłem. Raz, dwa. Czy to go podłączy? Nie, to... Nie, tego się nie, tego nie podłączy. No ale to akurat może być. Cyk. I cyk. Dobra, i dodajmy sobie zwykłe drogi, żeby tutaj masz. A, i stąd właściwie możemy, znaczy sobie zróbmy tak. I tu sobie zrobimy podłączenie takie, no takie właśnie. No. Tak, czy właśnie ile my wyłączyliśmy to podłączenie. Dobra. Brakuje ci ogrzewania, już ci ogrzewanie dodajemy. Proszę bardzo, i tutaj stąd sobie zróbmy podłączenie. No ma, no to tak, tutaj jest całkiem nieźle. Nie wiem, to jest mi tutaj odcinka, ponieważ zrobiłem tego długiego, taką długą przerwę, więc prawdopodobnie skończymy dzisiaj na tej kolei jednoszynowej. Taki jest zresztą mój plan. I tak, my skończyliśmy gdzieś tutaj, teraz ciągnąć to. No ma, no to teraz trzeba zrobić kolejną stację, która to będzie... Tak, tutaj sobie dodajmy to dalej. O. No bo i my dodajmy to po tej stronie, to będę mieć jeszcze jakieś możliwość, jeżeli bym chciał więcej postawić tych stacji. Ale oczywiście, możemy ustawić sobie takiego kloca, ale wiadomo, w naszym mieście nie ma autobusów, więc to nas kompletnie nie interesuje. Ale możemy sobie zrobić tu podłączenie. Powiedzmy, że połowę mamy zrobioną. Poza tym, że tutaj właśnie nie mamy podłączenia jeszcze. A tu to podłączenie jest po prostu teraz bardzo potrzebne, no bo wiadomo, nie? Mamy metro naziemne. Dobra, no i... W kolejnym odcinku skończymy sobie jeszcze całą tą komunikację naziemną, w sensie, nie, naziemną wypowiedzianą, czyli pociągi metra i pociągi zwykłe. I dopiero później, i wtedy, po tym wszystkim, jeżeli nawet nasz kampus nadal nie będzie widać kolejnego poziomu, to przejdziemy do nowego kampusu. Dobra, tu będziesz sobie jechać. I tu dodamy ci po prostu stację, tutaj taką boczną. O tą. Ten deseń. Tak, tylko tu jest to krematorium. Krematorium sobie przestawimy, tylko nie jest już to. O, tu jest taka dobre miejsce dla niego. No to krematorium. Dobra, i tutaj sobie spokojnie to powinno wykręcić. Czyli tutaj jedziesz sobie jeszcze dalej tędy. I tu. O, i tutaj się łączysz. No, to mamy tutaj podłączenie już takie, więc teoretycznie tu. Tak, tu jest jeden taki większy dworzec, co postawiliśmy. Bo tu jestem przekonany, że tu będzie po prostu dużo ludzi z tego korzystać. Dobra. Zwanego to jest bardzo głośne budynki, tak? Ja tego chyba mam, miałem powiedzieć. To są najgłośniejsze budynki poza lotniskiem i sterowcami w grze, więc... Nie wiem, jak to będzie jeszcze. No, bo widzicie tutaj nasze wszystkie bombaje. Ten zielony, to ja nie mam tego pojęcia, gdzie on chce jechać, ale na pewno mogę... A nie, dobra, zielone i czerwone tak akurat no tutaj normalnie jeżdżą, ale przez to, że tutaj jest jednokierunkowa droga, to tutaj jest o wiele bardziej właśnie gorzej, jeżeli chodzi o komunikację i cały transport. Więc tutaj w tym miejscu faktycznie dodamy wam drugi pas, no po to tylko, żeby się nie robiły korki. Nie będą tędy jeździły bambaje w drugim kierunku, ale nie będzie korków też. I to mnie bardziej interesuje. A nie, tutaj może być to jedno. A nie, tutaj też to pomoże. Dobra, no i w ten sposób w teorii będą mi się to powinno zmniejszyć. Teraz się zastanawiam, bo my tutaj dojechaliśmy sobie gdzieś tutaj. I my musimy dojechać przez tą wyspę. Tak, na tej wyspie prawdopodobnie gdzieś tu sobie zrobimy stację. No bo tak, bo kolej jednoszynowa będzie tutaj stąd zniknie sobie. Budynek płodnie. Powinniśmy mieć straż pożarną. Czy po prostu nie byłoby lepiej, żebyśmy tutaj sobie jakoś wykręcili? Nie mam tych zbytnio wykręcić. Dobra, nie mamy wykręcić, jak to nie będziemy też tego robić. Dobra, tu jest taka cicha dzielnica i też nie chciałbym jej zbytnio zepsuć tym, co teraz będę robić. Ale chyba zbytnio nie da się tego nie zrobić. Bo my musimy... No gdzieś tutaj postawić dworzec.
No już widzieliśmy okrzyki, a nie, o nie. Ale dobra. Ale dobra. Ale dobra, nie mamy innego wyboru. Dobra, stąd. A tutaj, tu coś pewnie było kiedyś. Może właśnie jakąś, jakiegoś kamyczka wywaliłem pewnie. Pewnie tak. To my tutaj jakiegoś teraz dorzućmy dużego. Żeby było wiedzieć, że tutaj coś było, że tutaj coś jest. A, tu już coś, to jakiś czas temu musiało być wywalone. Wydaje mi się. No ale dobra, jak mamy coś takiego, to dzieci jakiś tutaj im daje. Stąd byłoby najlepiej to puścić właśnie w ten sposób. Ale na ile to jest możliwe, to tego nie wiem. Dobra, to sobie zrobimy w ten sposób. I tutaj dorzućmy sobie nasze drzewka jak były, tak żeby były. Dobra, dzięki temu sobie zrobimy ten nasz przejazd magiczny, który mam przed chwilą, już mówiłem. Mówiłem, pokazywałem im wszystko. I tu tak samo trzeba to zrobić. Tylko tutaj jest większy problem, bo tutaj właśnie są wampaje. Ale w teorii i tak się to nam powinno udać zrobić. Te ścieżki bym nie chciał rozwalić, ale widzę, że się nie da. Nie da nie rozwalić. Dobra, i nasze wampaje powrót tutaj. Proszę cię bardzo. Dobra. Oczywiście przysunek tutaj dajmy, żeby wrócił na swoje miejsce. A tutaj ta ścieżka była, to tę ścieżkę tutaj wrócimy. Żeby ona tutaj cały czas była. Dobra. I mamy podłączenie już dotąd. Dobra, to teraz stąd wystarczy. Wystarczy, a to tak naprawdę trochę jest tutaj jeszcze przed nami tego. Bo kolejną stację byśmy sobie zrobili. Najlepiej byłoby ją mieć ustawioną właśnie w tym kierunku. Ale sądzę, że z przyczyn techniczno-oczywistych to jest raczej trudne będzie do zrobienia. A najpierw sobie w sumie zacznijmy od tego, żeby tutaj zbić sobie naszą wagę. Znaczy nie, nie, to możemy zostawić, to trzeba wywalić. Jak on tu sobie wywalimy, to wtedy będę mógł... A tutaj włączymy ją. O! To jest spokojnie, ale się postawię ten nasz budynek teraz. Mam na myśli oczywiście nasz dworzec. Dobra. I ile korzysta z tego ludzi? 36. No niestety musimy wam wywalić to. Tu będzie trochę ciszej, więc to was powinno akurat ucieszyć. Dobra, to proszę bardzo, tutaj się budujcie i... No nie, chyba jest i tak dobrze jak jest. Tak, tutaj tego kamyczka jednego wywaliliśmy, więc kamyczek bym poprosił o powrót. Tak, tutaj takie szczegóły szczegółami, ale wiecie. To zawsze lepiej, jak jest tutaj coś więcej niż by nic nie było. No, ale lepiej jeszcze rzeczywiście noc, żeby było mi tutaj przyjemniej. To się mi nie przyjemnie oczywiście. Dobra. I stąd... W teorii tu nie musimy już żadnej stacji stawiać, ale jestem przekonany, że ktoś by wsiadał tutaj jeszcze. Postawimy sobie to przy głównej drodze. A jak tutaj to dojedzie, to się zaraz zacznę głowić. Bo lepiej gdybyśmy postawili to po tej stronie. Ale jest ta droga z drugiej strony, w sensie najlepiej byłoby, gdybyśmy to postawili jakoś gdzieś tutaj, ale tutaj było... No. Zamiast tego połączenia tutaj drogowego, ale... Ale jestem przekonany, że to by mi trochę robiło problemów więcej niż mi się chce. Więc stąd sobie zmienię tutaj dojazd. Tego metro jest o wiele lepsze, bo jest bardziej bezboleśne. W sensie miasto właściwie nie odczuwa, że coś się dzieje pod ziemią. W sensie Skalens nie odczuje tego nikt. W realiach lekko faktycznie mogą odczuć to. Ale tutaj to akurat nie da się tego odczuć. Bo tutaj nie ma nic, że chodzimy o jakieś miejsce, ktoś potrzebuje, bo są budynki podziemne, parkingi wielopoziomowe. Nie. W City Scanners budujesz metro, budynek ci w ogóle nie obchodzi. Natomiast, no poza oczywiście postawieniem stacji, ale to co innego.
Natomiast normalnie, no to wiadomo, że tak nie jest ładnie. I pięknie. No ma, tutaj sobie skorzystamy z tego samego, co cały czas korzystamy. Wiecie oczywiście, o czym ja mówię. Dobra. I tak, żeby nie było, to działa tylko przy kolei jednoszynowej. Bo nie ma po prostu żadnego innego czegoś takiego, co by w ten sposób mogło działać. Natomiast tutaj sobie skorzystamy jeszcze z tych dróg. Albo one nam tutaj też pomogą. Oczywiście zaraz tutaj wróci, bo normalnie, żeby nie było, żebyście się nie myśleli, normalnie z modu, w modach, dodatkowych modach, możecie sobie dodać, serio wam powiem, możecie sobie dodać taką drogę, jaką tutaj jednoszynową na dole i te nawaje jeszcze na dole. Więc, no właśnie, no mody by się bardzo przydały tutaj nam w Skiz na PlayStation 4, ale oni po prostu chcą, żeby po prostu była ta przepaść. No, jeżeli też ktoś chciał grać na PC. I dlatego tutaj nie ma zbytnio modów. Wiadomo, na Xboxie są mody, ale to też nie jest to, co by się chciało, bo tam są mody, że możesz mieć więcej budynków i w ten deseń. Natomiast to i tak nie jest ta bajka, o której by marzyła osoba grając na konsoli. Bo wszyscy chyba wiemy, że to, jakie są mody na PC, no to jest to, co każda osoba by chciała mieć. No i dojeżdżamy do końca naszej linii. Ja się tutaj rozgadałem, ten odcinek trwa już 40... ileś minut. Więc no. No ma, tutaj sobie dojedziemy i tak. Fajnie byłoby postawić tutaj to. Ja mówię fajnie, a to oczywiście będzie jak będzie. Ale tutaj sobie zrobimy, żeby to jechało dalej prosto. Okej. Dobra. I w tym, do tej drogi, jakbyśmy sobie dociągnęli, czekaj, nie liczę. W teorii, do tej drogi możemy sobie dostawić. O. Teraz tylko pytanie, czy dobrze to postawiłem. Okej. Gdzie wyśleć? Tak, ja tutaj najdroższą drogą się teraz bawię i to by było wystawić. W tego nie róbcie, oczywiście. Są tańsze drogi, które to można wystawić. Ma na pewno prawie już. Dobra, lepiej możemy w teorii. Skoro w teorii możemy lepiej, to czemu by nie spróbować? Coś mówiliście? Postawiłem to prawie, że idealnie. Prawie, że lepiej się nie da. Teraz. No, a tu dodajmy sobie oczywiście nasz przemysł. Właśnie tutaj jest ta część przemysłu, którą tutaj jeszcze trzeba dorzucić. No bo tutaj się kończy, bo tutaj nie miałem jak zbytnio przejechać. A pod tym się nie da tutaj w każdej warunkach. No ma, to sobie to skończymy i tyle. No ma, za chwilę. Chwilę później. No i wracając do naszego miasta, tutaj na sam koniec oczywiście już dzisiejszego odcinka przechodzimy do puszczy na naszej wspaniałej linii. Tutaj dodałem sobie dworzec nasz, no właśnie, na pociągi, które tutaj prawdopodobnie kiedyś dojadą, prawdopodobnie w kolejnym odcinku oczywiście. Teraz się zastanowiłem, my tutaj zapomniałem dodać jeszcze jednego dworca, ale to już akurat mogę z nami dodać go szybko, jak najszybciej oczywiście mogę. Tutaj to będzie oczywiście ten dworzec, który tutaj będzie jechać tędy. I tak, co nie? No właśnie, tutaj by to wyburzyło kompletnie tutaj całą tą naszą integrację, więc tego nie będę robić, ale tutaj będą jeździć nad tą właśnie drogą jednoszynówka, ale ponieważ to jest specjalna jednoszynówka w tymże miejscu będzie to z takimi oto dworcami. Więc no, a tutaj sobie zróbmy dojazd, w sensie, teraz muszę myśleć, jak to podłączyć sensownie, bo skoro mamy tutaj do przejścia dla pierwszej z tego, na pewno dużo ludzi korzysta. A my sobie przybudujemy po prostu. Ja sobie je przybuduję za chwilę po odcinku. Tak, aby sobie miałeś szybko skończyć ten odcinek, a mówisz, że chwilę będziesz robić coś po odcinku. No, czyli nie skończysz go szybko. Dobra. Okej, i tutaj sobie to dojedzie. I tutaj będzie tak. Dobra, no i przejście dla pieszych, które będzie tutaj schodzić, to spokojnie nam nie jest już niezbędne, ponieważ przejście się porobiły na dole. Więc no, tyle bym powiedział w tej sprawie. Natomiast nasza linia już oczywiście nie opuszczamy. Więc tak, zaczynamy sobie stąd i jedziemy sobie tym tutaj wewnętrznym, może na razie peronem.
Później pomyślimy jakby coś gdzie indziej. Tu obok biura, proszę bardzo, naszego kampusu. Jedziemy później od razu na drugą stronę rzeki. Dojeżdżamy tutaj, cieszę, do naszego studia. Też na pewno przyjemnie będziemy cieszyć. Przez handel, tak, tutaj nasze wspaniałe domki. Tak, tutaj na pewno na wartość gruntu naszego waszego spadnie przez to. Tutaj, przez tutaj połączenie, o, dokładnie. I do naszego przemysłu, który tu będzie się też cieszyć, bo mamy w końcu komunikację. Więc tutaj tak, i tu widzę, że trochę źle dojechaliśmy. Aha. Powinniśmy dojechać tego drugiego tronu. No, co to zrobimy akurat teraz szybko, nie powinno być jakiś duży tron. Tutaj dojedziesz tu. Ciach. Ciach. Dobra. No zawsze, zawsze można z tego wybrać rzeczywiście. I za chwilę będzie to po prostu jechać w drugą stronę. Więc tu dojedziesz sobie tu. I tu jest na razie nasz koniec, czyli cały przemysł nam tutaj będzie przejęła ta cała linia. Ta linia jest bardzo długa, żeby nie było. Byście sobie tutaj nie myśleli. Ta linia jest naprawdę strasznie długa, jak na jedny szynok, bo ona przejeżdża całe miasto. Więc to będzie nasz kręgosłup tego całego miasta, na powiedzie wręcz. No, i tutaj jedziesz, tu chyba dodałem przystanki, tutaj, 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 wracamy na naszą wyspę, tak, mamy trzy części dotycznie podzielone, no cztery nawet, tu mamy cztery, czwartą wyspę, właśnie się jeszcze zastanawiam, czy w przyszłości nie kupimy sobie jeszcze jednej wyspy. Dobra, tutaj, tu możemy sobie dotycznie puścić, żeby jechało to innym torem, ale już nie będziemy przesadzać, i tu dojeżdża z powrotem. Sprawdźmy, jak tam, ile ludzi już na niej czeka. Oj, dużo, 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 dużo. Tutaj już jest 39. 64 osoby tutaj już czekają na pierwszy przejazd. Co by nam tu nie powiesz? I tylko 8 pojazdów. Jestem przekonany, że to będzie za mało, ale 77! Czekamy, aż tutaj może się pojawi jakiś pociąg. Wtedy by chciał tutaj, zechciałby tutaj przyjechać, ale nie widzę. 78. Kto da więcej? Powiem szczerze, kto da więcej? Raczej wątpię, ale to wszystko się pojawia na razie na jednym dworcu, co jest trochę dla mnie dziwne, ale no dobra. 89. Oj, bardzo im tutaj to wszystko wpadło, widzę do oka. 36 tam. Tak, nie wiem czemu się nie chcą żaden pojawić tutaj na początku. Ale dobra. Wsiadamy na naszego pociągu, pierwszego, proszę bardzo. I przejedziemy się kawałek i kończę. Więc słuchajcie, to ja mam tu dla was dużo do powiedzenia. Przyspieszę sobie czas na 100%, czyli najszybszy jak możemy. Zobaczmy, przy okazji podglądajmy sobie, jaki jest poziom załadowania naszego pociągu. 78. 103, no to ładnie. Jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jesteście tutaj nowi i chcecie zobaczyć kolejne odcinki, może do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Nie wiem, co to będzie, ale na pewno coś ciekawego, czy będziemy się dalej zajmować i oczywiście rozwijać sobie nasze tutaj kampusy, czego dzisiaj kompletnie w ogóle nie robiliśmy. To działa niczym metro. Zobaczcie, ile ludzi z tego korzysta. Obłęd. Cześć!